Dziś gościem magazynu Disco Polo Live, prosto z Chicago, a właściwie w Chicago jest Marcin Miller, cześć. Witam wszystkich, witam cię Robercie, dawno się nie widzieliśmy. No bardzo dawno. Marcin, co się stało, żeśmy się tutaj spotkali, że musieliśmy aż przyjechać do Chicago, żeby zrobić z tobą wywiad? Problem polega na tym, że w Polsce wszystko mimo tego światowego kryzysu idzie do góry, jeśli chodzi o ceny, o zarobki. Nie, o zarobki to nie. A tutaj Stany Zjednoczone, tu się jest najbardziej odczuwany jest ten światowy kryzys i po prostu przyleciałem, żeby pieniądze swoje zainwestować, zarobione ciężko na trasie koncertowej w nieruchomości w Chicago i ten wieżowiec za mną, który widzicie, to właśnie kolejny wieżowiec, który kupiłem. Kolejny? A kolejny. W Nowym Jorku jest parę, w Chicago ten następny, proszę bardzo, to moja mama będzie mieszkała, a więc spokojnie. A tak zupełnie serio, to chodzi o to, że oczywiście jak co roku jesteśmy tutaj razem z zespołem Classic na wspólnej trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych, a miejscowość, miasto Chicago jest naszym ostatnim miejscem naszej trasy koncertowej. Za dwa dni lecimy do domu. Marcin, jak możesz ocenić dotychczasowe koncerty, które grałeś w Stanach Zjednoczonych, bo to praktycznie trzeci rok, można powiedzieć, takich ciągłych koncertów na ziemi amerykańskiej. Czy w tym roku rzeczywiście ten kryzys jest odczuwalny, czy publiczność nadal przychodzi tak spontanicznie i nie widać na ich twarzach smutku? Znaczy, to jest tak, że no, my musimy jakby się wczuć w klimat Polonii amerykańskiej i to nie jest łatwe przez dwa tygodnie jakby poznać ich jakby zdanie, ich jakby tutaj realia, poznać tego rynku. Po prostu my mówimy, że jest fajnie, natomiast ludzie, którzy podchodzą do nas, oni mówią, nie, to trzeba uciekać stąd, to jest światowy kryzys, jednak to jest jednak odczuwalny tutaj. Nawet są takie znajomi, mówią, że bym wszystko już rzucił tutaj, cholerę za przeproszeniem i wracał do domu, ale niestety no to jest ich drugi dom, oni już tutaj przyjechali i muszą tutaj jakby siedzieć, pracować i zarabiać na te rodziny w Polsce. I ja tak mówię, że niby to nie jest odczuwalne na koncertach, ale w relacjach takich bardzo ludzkich i osobistych oni jednak się zwierzają, że no nie jest łatwo. Kochać to kochać, a wierzyć to wierzyć. Być tylko ze sobą, ona przyjdzie i zaczniesz na nowo. Trzeba tylko wierzyć w to. Ktoś powiedział kiedyś tak, znajdziesz swoje szczęście. Chciałbym, żeby bajka ta była z happy endem. Włosów blond nie musi wcale mieć, długich nóg i biustu też. Ważne, by kochała tylko mnie i oddała serce swe. Marcin, wracamy teraz do kraju. No, rok 2009 był dla zespołu rokiem dobrym czy złym? Robcie. Każdy rok jest dla nas bardzo dobrym rokiem, jeśli chodzi o ilość koncertów. Oczywiście nie rozmawiamy tutaj o pieniądzach. Jeśli chodzi o, nie wiem, jakieś tam nagrody, wywiady, pokazywanie w mediach. Tak więc wiadomo, że te media nas nie rozpieszczają. Całe szczęście, że są jeszcze takie telewizje lokalne, takie programy jak ten właśnie, gdzie jeszcze zespół może się zaprezentować. Tak więc no, 2009, mam nadzieję, zamknie się bardzo pozytywnym i dodatnim bilansem. Jak będzie 2010? Zobaczymy. 2009 wydałeś płytę, nową płytę autorską. Co możesz powiedzieć o wydawnictwie? Sukces? Bo z tego co wiem, to sukces sprzedażowy bynajmniej. Wiesz, to jest taki temat tabu, że tu każdy wykonawca mówi, że płyty się sprzedają ciepłe bułeczki, no wiadomo, że... No ja mówię tylko przez pryzmat Polonii amerykańskiej, gdzie się przywieźli te płyty i one się rozeszły wszystkie, więc... Całe szczęście. Powiem tak, 2009, zespół Boys, płyta Dicho. Bardzo przewrotny tytuł, specjalnie taki dość humorystyczny, wręcz kiczowaty, ale to było wszystko przemyślane.
jak ktoś nie widział, to bardzo proszę zajrzeć na naszą stronę internetową i tam zobaczyć okładkę tej płyty, gdzie ja tam jestem taki a la Elvis, chłopaki coś tam takie. Czyli rozumiem to nawiązanie do Stanów Zjednoczonych. No wiesz, a zaradę, zaraz tutaj stawiamy koszyk i musimy coś zarobić na jakiś obiadzik. Na powrót. No, płyta po prostu... Jak to płyta? No. Utworki lekkie, łatwe, przyjemne, klimatyczne, klimatycznie związane oczywiście jakby z naszym nurtem, tak? Więc tutaj nic do dosisując. No, kupujcie i słuchajcie. Ja jestem chłop z Mazur i tak wołajcie na mnie chłop z Mazur. To właśnie śpiewa dla was chłop z Mazur. Więc wszyscy na Mazury, nie w góry. Chłop z Mazur, za siebie mówi samo chłop z Mazur. I jak to luk zabrzmiało, chłop z Mazur. Więc wszyscy na Mazury, nie w góry. A jeśli coś się stanie, nie bójcie się o granie. Do świtu jeszcze długi czas, a my zagramy dla was. To jeszcze nie rozstanie, to czas na zakochanie. Dziewczyny, rozglądajcie się, ja o jedynej śnię. Marcin, piosenka Tu jest, tytułowy utwór, który od pewnego czasu no jest, można powiedzieć, cały czas w czołówce naszej listy przebojów. No jest taką piosenką, która jest napisana z myślą o Polonii, prawda? I widzę po twarzach jak gdyby no, wszystkich widzów, którzy przychodzą na nasze koncerty tutaj, że jest ona bardzo dobrze przyjęta. Zadowolony jesteś z tego utworu, trafiony. Powiem w ten sposób, że przy okazji, jak już mówimy o tej piosence, to no, trzeba wymienić na autora tej piosenki. Autorem piosenki jest Marek Przerodowski, mieszkający już chyba na stałe w Chicago. Ja pamiętam tę piosenkę, usłyszałem pierwszy raz na trasie w 2008 roku chyba. Dobrze mówię? Tak jest. W 2008 roku. Kolega, który organizował nam tę trasę. Siódmy. Tak? O, siódmy. Kolega, który akurat organizował tę trasę, puścił tę piosenkę w autobusie. Ja po prostu, nie już ciary przy słuchaniu tej piosenki występowały na całym ciele, więc myślę, nie, to coś w tym musi być. I faktycznie jest tak, że jak tę piosenkę zapowiadam tutaj, właśnie w Stanach Zjednoczonych, na tej naszej Polonii, to oni przestają się bawić, oni się patrzą i widać, że na niektórych twarzach, powiedzmy tych bardziej poważniejszych osób, bo młodzi to wiadomo, jakoś tak nie odbierają tego, ale są ludzie, którzy po prostu stoją, mają łzy w oczach. Wtedy naprawdę widać, że ta piosenka jakby ma ten swój przekaz i dociera do ludzi. Pyta za serce. Dokładnie tak. Marcin, a jak jest przyjmowana ta piosenka wśród innej Polonii, nie wiem, niemieckiej? Wiesz co, ja bym tutaj jednak nie klasyfikował Polonia niemiecka, amerykańska i tak dalej. Polonia to jest Polonia i to jest na tej zasadzie, że każda piosenka związana, jakby taka patriotyczna, odnosząca się do Polonii, która już niestety, bądź stety, przyjechała za granicę i znalazła tutaj swój dom, oni się już tym odzwierciedlają i cieszą się, że piosenka jest pisana z myślą o nich i piosenka jest dedykowana właśnie dla nich. Oni wtedy się naprawdę fajnie czują. I to jest akurat, czy to jest Kanada, czy to jest Islandia, czy to jest Antarktyda, tak więc Polonia zawsze bawi się dobrze przy utworach, które są jakby pisane z myślą o niej i dedykowane są właśnie dla nich.